Jakbyśmy mieli porównać czwartą i piątą edycję, no bo trochę miałem takie wrażenie, oglądając przynajmniej pierwsze odcinki tamtej serii, że czułem się nawet trochę tak niekomfortowo. Tam naprawdę bywało bardzo toksycznie. Jak jest teraz? Absolutnie nie ma. Nie ma, nie ma, nie ma. Zapomnieliśmy o tych wszystkich toksycznych relacjach, perypetiach, o tym fałszu i ta edycja jest naprawdę świetna. Wiesz, to jest trochę tak, że trzecia edycja postawiła nam bardzo wysoko poprzeczkę. Oni byli do zjedzenia, oni byli okay. taką ekipą, że oglądając to sobie myślałeś, kurczę, ja chcę się z nimi poznać, ja chcę spędzić z nimi szalony wieczór, szaloną imprezę. I no i potem nagle ten kubeł zimnej wody na głowę, czwarta edycja, która była, tak, była jaka była. Czujemy to samo. I teraz mamy zbawienie, mamy rycerzy na białym rumaku. Nie żartuję trochę, ale oni są świetni. I nie mówię tego na potrzeby reklamy, ale oni są naprawdę świetni. Są młodzi, są świeży, są tacy radośni, piękni. Tam się wszystko zgadza. I ty masz tajemniczy, i mi się to bardzo podoba. O, no właśnie, ty masz takie trudne zadanie, bo przy każdej edycji musisz zareklamować ją w jakiś sposób, powiedzieć, czym się różni od poprzedniej. To nie jest takie zawsze proste na pierwszy rzut oka, jeżeli mogę tak powiedzieć. No ale może jednak właśnie mogłabyś tak nam wskazać, co ciebie zaskoczyło podczas tych nagrań akurat tej edycji, podczas tej ekipy? Może mieliście jakieś sceny, gdzie oni po prostu zrobili coś totalnie nieoczekiwanego przez ciebie? Wiesz co... Nie wiem, co tu mogę, ile na ile mogę zdradzić, ale oni są, co mnie zaskoczyło, nie wiem, czy mnie to zaskoczyło, ale faktycznie jest taka tendencja, wiesz, do nas przychodzą coraz bardziej świadomi ludzie. Mhm. Stworzyliśmy już taką świetną reklamę naszego programu, że no nie mamy problemu, żeby zrzeszyć naprawdę świetne osoby, które mają wiele do zaoferowania i tak też się wydarzyło. Mamy absolutnie różne osobowości, osoby niekoniecznie też z Polski, mamy świetne zagraniczne akcenty, mamy piękne dziewczyny, mamy szarmanckich mężczyzn, ale też wesołych i wiesz, co mi się w nich bardzo podoba? Podoba mi się to, że oni mają taką młodzieńczą radość życia w sobie, że oni nie są ani skrępowani, ani powściągliwi, potrafią się świetnie bawić, mają dystans do siebie, potrafią z siebie żartować. Nie no, są świetni. No i musimy też jeszcze wspomnieć o naszej cudownej willi, która jest naprawdę imponująca, jest piękna w obrazku i no i ci piękni ludzie są piękną willą. To jest gwarantowany sukces.